Witam Państwa serdecznie w dniu dzisiejszym Jean Raspail, Obóz Świętych. Szanowni Państwo, książka wyjątkowa, książka wielka, wspaniała, koniecznie należy ją przeczytać. W zasadzie mógłbym pójść po łatwiźnie i streścić tą książkę jako, zgodnie z tym, co jest napisane na okładce, jako prorocza wizja agonii Europy, bo w zasadzie tego dotyczy ta książka. Jean Raspail żył w latach 1925-2020. Umarł w czerwcu zeszłego roku. Wybitny pisarz francuski. Szanowni Państwo, jest to książka prorocza. Książka została napisana w 1973 roku. Opowiada o tym, że z Azji wyrusza około miliona ludzi, milion ludzi pchniętych na najróżniejszego rodzaju statkach, i te milion osób dociera w czasie świąt, w okresie świąt wielkanocnych. Finał książki to jest, drodzy Państwo, poniedziałek wielkanocny, dociera do na południe Francji. No i następuje, szanowni Państwo, zniszczenie. Proszę Państwa, to jest książka o pogrążonej w chaosie Europie Zachodniej. O tej Europie Zachodniej, gdzie ludzie są sparaliżowani. Sparaliżowani pod względem duchowym, moralnym, fizycznym. Ludzie, którzy są pogrążeni w lenistwie. Ludzie, którzy nie są zdolni do jakiejkolwiek formy obrony swoich wartości, jakiekolwiek one by były. Ta książka, szanowni Państwo, pokazuje najróżniejszego rodzaju mechanizmy powodujące uspanie społeczeństwa. To społeczeństwo rzeczywiście Europy Zachodniej, no ono jest po prostu bezbronne. Ono jest pozbawione celu. Ono jest, to społeczeństwo zaprezentowane w książce Raspaila z 1973 roku, to jest to społeczeństwo, które nie widzi sensu swojego życia. Jest poddane bardzo silnej, bardzo mocnej manipulacji. Ta książka, szanowni Państwo, tak jak no, można posłuchać na przykład w rozmowie publicystów Roberta Tekielego z Grzegorzem Górnym. Ta książka w latach 70. w Francji spotkała się z dużym entuzjazmem. No, w obecnych czasach jest mocno krytykowana. Natomiast o trafności, szanowni Państwo, tej książki, no wydaje się, że ta książka, podkreślmy, ona jest napisana w 1973 roku, ale w zasadzie drugą częścią, w cudzysłowie, tej książki, no jest, to są książki, w szczególności Uległość Michela Houellebecqa, wybitnego współczesnego pisarza i intelektualisty francuskiego. Ja tą książkę też będę omawiał, Uległość. Proszę Państwa, czyli opisany kompletny marazm, kompletny chaos, brak celu, brak sensu. No, nie ma tutaj, nie ma sakrum, nie ma w Europie Zachodniej, według Jean Raspaila, nie ma sakrum, nie ma Boga. Co ciekawe, szanowni Państwo, pisząc w 73, jednym z bohaterów, no, można powiedzieć, takich mniejszych w tej książce jest papież Benedykt XVI.
Już po wyborze Benedykta XVI, czyli kardynała Ratzingera, w kolejnych wydaniach książki Raspail wyraźnie wskazywał, że tutaj nie chodziło mu o Benedykta XVI, że ten Benedykt XVI z tej książki ma zupełnie, zupełnie inne poglądy niż pancerny kardynał Ratzinger Benedykt XVI. Na to też warto zwrócić uwagę. Proszę Państwa, Prorocza wizja, bardzo ważna książka, to jest jedna z tych książek, które są o czymś. Głęboka, bardzo ważna książka, przemilczana często, więc zachęcam Państwa, bardzo, bardzo gorąco zachęcam Państwa do lektury tej książki, a później między innymi do uległości Michela Houellebecqa. Finał, tak jak powiedziałem, finał tej książki to jest poniedziałek wielkanocny. No jeszcze dla zainteresowanych może powinienem to powiedzieć na samym początku, Szanowni Państwo, tytuł Obóz Świętych nawiązuje do Apokalipsy Świętego Jana. Szanowni Państwo, mały fragment z Apokalipsy Świętego Jana, posłuchajmy. A gdy dobiegnie końca 1000 lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony i wyjdzie, by omamić narody z 4 narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak ziaren piasku morskiego. Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, a stąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są bestia i fałszywy prorok, i będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. To fragment z Apokalipsy świętego Jana. Do tego nawiązuje w tytule Raspail. Ale jeszcze raz podkreślę, jeszcze raz wymienię to nazwisko współczesnego pisarza. No, Raspail też jest pisarzem współczesnym, natomiast Obóz Świętych powstał w 1973 roku, a uległość Houellebecqa całkiem, całkiem niedawno, kilka lat temu powstała i jest potwierdzeniem tej diagnozy, którą zawarł Raspail. Bardzo gorąco Państwa zachęcam, można się tutaj z tą książką nie zgadzać, wchodzić w jakąś polemikę, ale naprawdę, naprawdę warto tą książkę poczytać, warto tą książkę znać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam serdecznie.